Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedek, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną Przemysław Rabka. Witaj Przemku. Witam Państwa. Cześć Mateusz. Rok temu rozmawialiśmy w podcaście w ludzkim gadaniu o nowoczesnej teorii monetarnej. No i takie wrażenie odnoszę, że przez te 12 miesięcy reputacja MMT mocno osłabła. Też takie wrażenie odnosisz? Nawet jeśli jeszcze nie osłabła, to myślę, że osłabnie. Ponieważ w trakcie tej pandemii covidowej można powiedzieć, że z powodu dynamicznych zmian warunków, jakie zachodziły, MMT miała okazję być przetestowana. Przynajmniej jakaś tam jej wariancja lub pewien program dosyć bliski MMT, jak myślę, miał okazję być przetestowany. I na początku kryzysu, kiedy spadły nam nagle wydatki w całej gospodarce, państwa zaczęły gwałtownie ten popyt pobudzać. No i to można argumentować, że to nam uratowało pewną strukturę gospodarczą. Tak? Dlatego, że nie rozpadły się całkowicie relacje między podmiotami gospodarczymi, została zachowana pewna struktura gospodarcza i to uratowało gospodarkę. No i ktoś mógł powiedzieć, że to jest niby argument za MMT i pewnym wydatkami publicznymi państwa. Ale z drugiej strony, co się stało? Mieliśmy gwałtowne pobudzenie popytu i za tym co nam poszło? Poszła nam za tym ogromna inflacja. Ogromna. Ktoś mógł powiedzieć, że to jeszcze nie mam do czynienia z ogromną inflacją, ale w porównaniu do tego, co było w ostatnich latach oficjalnie, to mamy wysoką inflację. Z drugiej strony ta inflacja przyspiesza. Natomiast bezrobocie jak spadło, to tak jeszcze nie powróciliśmy do poziomów, w wielu miejscach na świecie jeszcze nie powróciliśmy do poziomów sprzed pandemii. Więc jakby, żeby to lekko tylko uporządkować, mieliśmy duży wzrost wydatków publicznych, które były prawie że bezpośrednio finansowane przez banki centralne. No nie było tak, że banki centralne wpłacały pieniądze do budżetu, które były później wypłacane, ale banki centralne często skupowały takie ilości długu publicznego, które były większe niż nowe emisje, które państwa robiły i tak było i w Stanach Zjednoczonych, i w strefie euro, i na przykład w Polsce. Więc jakby poniekąd technicznie MMT wprowadzono, a jednocześnie okazało się, że istnieje niebezpieczeństwo inflacyjne przy niepełnym wykorzystaniu zasobów, bo zgodnie z tym, jak MMT rozumiem, to według nich, dopóki mamy niewykorzystane zasoby, to te dodatkowe zastrzyki pieniądza nie powinny powodować inflacji, tylko powinny powodować to, że te kolejne zasoby są do gospodarki włączane. Tymczasem mamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych 5% czy jakoś tak inflację CPI. I jednocześnie mamy zatrudnienie cały czas kilka milionów niższe niż przed wybuchem pandemii, więc coś tutaj zgrzyta. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to właśnie o czym wspomniałeś. Przede wszystkim ta obecna inflacja i wciąż obecne niepełne wykorzystanie zasobów dobrze pokazuje, że jednak sam popyt, tak, samostymulowanie popytu nie doprowadzi do sytuacji, że będziemy mieli efektywną gospodarkę i pełne wykorzystanie zasobów. I też rok temu, jeśli dobrze sobie naszą rozmowę przypominam, to mówiliśmy, że ważne też jest to, na co zostaną konkretnie te dodatkowe środki wydane, że to będzie różne efekty w gospodarce tworzyć. I to łączy się z inną wielką, nową, modną ideą gwarantowanego dochodu podstawowego, czyli bezwarunkowych wypłat zasiłków dla wszystkich obywateli i tego tak w 100% nie wprowadzono. To było zdecydowanie mniej powszechne niż w przypadku MMT, ale jednak hojnie rozdawano zasiłki dla osób, które nie pracowały i jednak wydaje się, że te zasiłki miały silny wpływ na podaż pracy, wbrew temu, co tym razem właśnie ekonomiści popierający ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego sugerowali nam. Tak, oczywiście. Tak jak powiedziałeś, to już jest pewien ważny, to jest rzecz, na którą trzeba
położyć akcent, że to jeszcze nie był pełen taki bezwarunkowy dochód podstawowy, tylko kiedy robiono te programy, no to chociaż starano się wyznaczać im pewną granicę, tak, że w przyszłości to się zakończy, także to póki jest pandemia, to ludzie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy, dlatego będziemy oferować takie hojniejsze zasiłki. I te zasiłki były wystarczające do tego, a przynajmniej były wystarczające do tego, póki jeszcze one były w tym momencie takim najhojniejszym, wystarczało do tego, aby ludzi bardzo efektywnie zniechęcać do pracy. Tak? Ludzie nawet potrafili wręcz celowo rezygnować z pracy, żeby sobie przejść na taki hojny zasiłek, nawet w sytuacji, jeśli to oznaczało spadek ich poziomu życia. No bo mieli do wyboru, albo no, co prawda niby będę zarabiał tam powiedzmy $1000 miesięcznie. Więcej niż poprzednio. Tak, ale z drugiej strony, jak pójdę na zasiłek, to mam 8 godzin z dnia więcej. Tak? No to w tym momencie wielu ludzi po prostu stwierdzało, że wolą nie pracować i być na zasiłku, nie zarabiać. Oczywiście zwolennicy MMT mogą mówić, no, że to są świadczenia warunkowe, więc jak ktoś pójdzie do pracy, to je straci, więc to byłoby inaczej, gdyby to były bezwarunkowe, ale i tak wydaje mi się, że nie doszacowują wpływu nawet bezwarunkowych świadczeń na podaż pracy i na to, jak to się odbije na rozwoju gospodarczym i w ogóle na dynamice społecznej, jeśli mielibyśmy nagle dużo mniejszy na przykład wskaźnik zatrudnienia niż mamy to obecnie. A jednocześnie też wydaje mi się, że z tego kryzysu inne nurty wychodzą jednak dobrze, no bo na przykład te wszystkie zamieszania z łańcuchami dostaw i tak dalej jednak chyba pokazują, że no warto mieć jednak trochę głębszą teorię kapitału niż to, że są wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, tylko trzeba to jakoś bardziej różnicować i pokazywać, że to jest jednak pewna złożona struktura komplementarnych i różnorodnych dóbr, które sam strumień nominalnego popytu wszystkiego nam tutaj nie rozwiąże. Tak, a potrafi nawet nam przysporzyć problemów. No, co się stało? Dzięki stymulowaniu popytu albo wręcz z powodu stymulowania popytu zmieniła się ta struktura. Raz, no, ona się zmieniła na skutek tego, że jednak ludzie siedzieli w domach, no to co mieli wydać na usługi, to zaczęli wydawać na dobra trwałe i nietrwałe. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że popyt na usługi od wybuchu epidemii trochę wzrósł, a popyt na dobra trwałe i nietrwałe wzrósł bardzo. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że ten zwiększony popyt doprowadził do tego, że znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na najróżniejsze czynniki produkcji. Najczęściej się mówi po prostu o elektronice. Tak? Mówi się, że wzrosło zapotrzebowanie na różne podzespoły, na układy stalne, jakieś procesory i tak dalej. A dotąd tego nie była produkowana taka ilość, żeby zaspokoić na zapotrzebowanie, jakie było zgłaszane w trakcie pandemii. No to tutaj jest właśnie typowy problem austriacki, tak? To o czym Hayek pisał, że tam, gdzie nam, w zależności od tego, jakie nam rosną wydatki, to zaczyna przyciągać zasoby. Ale pojawia się problem. Wszelkie dostosowania są kosztowne, ponieważ czynniki produkcji są specyficzne. I w ten sposób przesuwanie czynników między sektorami może prowadzić do tego, że będą następować zmiany w bezrobociu. Tak? Czyli, że w jednym sektorze wzrośnie bezrobocie, w innym sektorze spadnie bezrobocie, jak i też będą po prostu pojawiać się problemy z dostawami dóbr. I będą oczywiście też te ceny dóbr rosnąć. Dlatego też pobudzanie popytu nie przekłada się w prosty sposób na wzrost inwestycji i nie przekłada się w prosty sposób na wzrost produkcji, nawet kiedy mamy niewykorzystane czynniki produkcji. Więc, że tak powiem, podsumowując, kryzys jest taką ciekawą sytuacją, że pozwala nam testować wiele ekonomicznych idei i wydaje się, że idea stymulowania zagregowanego popytu nie jest tak atrakcyjna, jak przedstawialiby ją jego zwolennicy. Czy dobrze to podsumowałem? No, powiedziałbym tak. I teraz o tym się przekonaliśmy, że póki mieliśmy takie niewielkie stymulowanie za pomocą polityki monetarnej i też było pilnowane, bankierzy centralni mimo wszystko jednak
nie są w ciemi bici, troszkę się jednak mniej więcej mają pojęcie, jak gospodarka funkcjonuje, to pilnują, żeby ten popyt nie stymulować go za bardzo. Natomiast tutaj poszli w ruch politycy ze swoimi narzędziami, ze swoimi pomysłami i zaczęli stymulować bez opamiętania. Efekty nie są tego zbyt pozytywne. I tutaj kwestia jest taka, że inflacja to nie jest jedyny negatywny skutek. Bo też na przykład mamy problem z czekaniem, powiedzmy, na samochody. Ludzie na przykład jeszcze jakiś czas temu trzeba było się zapisywać na kupno samochodu na kilka miesięcy w przód, a nie było tak, że samochód na nas czeka w salonie. Więc tym bardziej zachęcamy do zgłębiania austriackiej teorii kapitału. Między innymi teksty na ten temat autorstwa, między innymi Przemka, można znaleźć oczywiście na stronie Mises.pl. Tobie dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli chcą Państwo poznawać te idee ekonomiczne, które pozwalają zrozumieć, co się dzieje w takich złożonych sytuacjach jak kryzysy gospodarcze. Jeśli mają Państwo do nas jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy w kolejnych filmach. Proszę zgłaszać je w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.